30 sierpnia ja zostałem zwinięty i odwieziony i osadzony w obozie internowanych. Natomiast potem z informacji, które uzyskałem i po właśnie już jeszcze w obozie internowanych, ale potem już dzięki intensywnej pracy pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, no, dowiedziałem się, że manifestacja się odbyła, że było sporo ludzi, spora grupa ludzi przemaszerowała pod dzwonicę, było skandowanie haseł Solidarności, nie ma wolności bez Solidarności, uwolnić więźniów politycznych i tym podobne. I wtedy właśnie tam w okolicach dzwonnicy została ta potężna grupa ludzi zaatakowana. To również w jakimś fragmentarycznym przynajmniej wymiarze próbowałem opisać w tej przytoczonej wcześniej mojej publikacji. Ja siedziałem od 31 sierpnia do chyba ostatniego listopada.